Cześć, dzień dobry, dzień dobry, witam na kanale Świat ŚwiatLinuxa. Słuchajcie, jak wiecie, Linux ma olbrzymią przewagę nad Windowsem, jeżeli chodzi o specjalistyczne zastosowania, powiem to w ten sposób. Między innymi chodzi tutaj o specjalistyczne dystrybucje, które są, powiedzmy, pakietami danego oprogramowania przeznaczonych do danych rzeczy. Wiele razy na tym kanale pokazywałem Wam Kali Linuxa, Security, znaczy Parod Security i tam wiele, wiele innych które były przeznaczone m.in. do etycznego hakowania, testowania sieci i tego rodzaju rzeczy. Takich, takich pakietów w Windowsie po prostu nie ma. Masz jednego Windows'a, którego kupujesz i to wszystko. Natomiast w Linuxie możesz sobie wybrać daną dystrybucję, która jest przeznaczona, stworzona przez deweloperów specjalistów w danych rzeczach do tego, żeby skoncentrować się na danym temacie. Dzisiaj zobaczycie sobie dystrybucję, nazywa się ona Kane. Muszę przeczytać, słuchajcie, Kane to jest skrót od Computer Aided Investigative Environment. Przepraszam za efekt dodatkowe mam remont, nie wiem czy mi się intro podle uda nagrać dzisiaj. Znaczy remont za ścianą sąsiadów po prostu jest wow Wracając do tematu Kryminalistyka śledcza, wyciąganie danych z obrazów danych rzeczy. Jeżeli macie na przykład, jesteście śledczym, podpinacie danego pendrive'a, danego podejrzanego osobnika, możecie wyciągnąć praktycznie z niego wszystko i to distro, właśnie do tego typu celów, jest przeznaczone. To nie jest konkurencja ani dla Kali Linuxa, ani innych tego rodzaju rzeczy. Postaram się to wszystko ładnie pokazać także na przykładzie żywym, powiem to w ten sposób. Gorąco zapraszam na film. Zapraszam na chwilkę na stronę internetową Kane. E, Oficjalne wydanie to jest wersja 13. 13 nazywa się Warp 2204. Ubuntu jest podstawą tego wszystkiego. E, autorem jest tutaj Nani Nati, bodajże jest to w ogóle włoskie, włoskie, włoski człowiek, znaczy włoski człowiek, tak? Jest to Włoch po prostu, dystra pochodzi w ogóle z Włoch informacje o tym człowieku, gdyby to chciał uzyskać, jak najbardziej jego strona internetowa istnieje. Nani Basse, Bassetti, przepraszam, tak jak widzicie, doktor jest to doktor Giovanni Bassetti, absolwent nauk informatycznych, zarejestrowany również jako konsultant y, techniczny przy sądzie cywilnym w Bari, czyli gdzieś tam we Włoszech, tak? Więc naprawdę nie jest to byle ktoś, tylko jest to człowiek, który siedzi w temacie i wie po prostu co robi. Oczywiście można tego kiełna sobie jak najbardziej bezpłatnie. Możecie dorzucić do neta, jeżeli będziecie z tego załóżmy, korzystać i tak dalej, tak dalej. Jest również dokumentacja do tego. Można się z tym zapoznać. Distro można używać albo typowo z Live USB, Live CD i tak dalej bez instalacji. To jest zresztą zalecane z wielu względów. Albo zainstalować tak jak ja zrobiłem na dysku twardym, na komputerze testowym. Zobaczycie to sobie. Za chwileczkę. Z bardzo ciekawych programów, które tutaj są między innymi albo można użyć, jest tak zwana Autopsy. Co prawda tutaj w tym Distro jest Autopsy 214, czyli bardzo stara wersja zainstalowana. To jest wersja jeszcze przedlądarkowa. Ja wam pokażę spo, znaczy sposób, pokażę wam działającą wersję na pingwinie 4.12 jest to jedna z najnowszych wersji. Autopsy jest w ogóle najlepszym programem otwarto źródłowym bezpłatnym do tego rodzaju zadań, czyli do kryminalistyki, odzyskiwania danych, jeżeli chodzi o, że, o podejrzane osoby i tak dalej, wyciągania takich rzeczy, że naprawdę głowa mała. Jasne, że najlepszym programem do tego jest Encase for Resnik, Tylko problem jest taki, że Encase kosztuje bodajże nawet 10 tysięcy dolarów za licencję, jak nie lepiej. Więc no, nie każdy może sobie na coś takiego pozwolić. Autopsy jest również, tak jak powiedziałem, bezpłatnym programem, bardzo zaawansowanym, ma bardzo duże możliwości, bardzo dużo modułów jest możliwość zainstalowania ich, także w Linuxie, więc nie ma tu problemu. Jest wersja jak najbardziej dla Pingwina, dla macOS-a i dla Windowsa, więc można sobie to ogarnąć. Jest również duży tutaj GitHub. Gdzie ten GitHub? Tu jest akurat z GitHub. Można to zobaczyć, kod źródłowy programu oraz dodatkowe moduły sobie do niego zainstalować. Instalacja jest w pełni opisana. Nie jest to jakieś, nie wiadomo, tak zwane racket science. Więc naprawdę myślę, że warto się temu przyjrzeć. Ja tak jak powiedziałem, to nie jest distro dla hakierów, morosłych hakierów, tylko jest to distro do zupełnie troszeczkę innych celów, tak? Ja, dobra, nie będę przegadywał, zapraszam na normalny żeby system, zobaczycie o co nam chodzi, jak to wygląda. Witam na pulpicie Keina, tak to mniej więcej nam tutaj wygląda, to jest pulpit Mate. oczywiście TKPGMU Ubuntu 22.04 to jest wersja zainstalowana tutaj już na dysku twardym tak jak mówiłem, najlepiej pracować z tym programem w wersji CD, Live CD i Live USB. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli mamy jakiś dowód załóżmy, tak, poszukujemy Danej rzeczy mamy, mamy przeprowadzić śledztwo na jakieś, jeżeli chodzi o, na przykład o dane i tak dalej, i tak dalej. Mamy na przykład pendrive'a, Jeżeli tego pendrive'a podłączymy sobie do naszego komputera, to nie wiem, czy wiecie, ale system Windows tam po prostu zawsze nadpisuje bodajże 4 bajta albo 4 kB danych. I taki dowód za bardzo się już do niczego nie nadaje w sądzie. Dlaczego? Bo został zmieniony. Po prostu. Natomiast tutaj w tym Distro jest to zrobione w ten sposób, że cokolwiek byśmy tutaj nie włączyli, to jest, to jest to montowane tylko i wyłącznie do odczytu, więc nic tutaj nie zostanie napisane na dzień dobry. Tutaj jest programik Monter, tak to mniej więcej sobie wygląda, który nam pokazuje wiele rzeczy. Ja tutaj mam SDC1 podłączony, to jest mój zewnętrzny dysk twardy i tak jak widać, no on jest tylko włącznie do odczytu. Te dwa są do zapisu, bo to są rzeczy systemowe, więc to nas nie interesuje. Nie? Wystarczy zaznaczyć sobie, przyłączyć na, na Write na przykład, byłaby taka opcja, jak najbardziej klikamy klikamy na no ok i się w write nam, załóżmy robić. Oprogramowanie, które tutaj jest zainstalowane, tak jak powiedziałem, jest przeznaczone do kryminalistyki, do przeprowadzania śledztw na cyfrowych danych, powiem to w ten sposób. Tutaj nie chodzi o etyczne hakowanie, tak jak w Kali i, i tym podobne rzeczy. Tutaj tego rodzaju programów nie ma. To co jest, to są programy do sprawdzania na przykład, wyciągania danych z obrazków, jakichś tam różnego rodzaju metadanych i tak dalej, dalej. Programy do porównywania danych, znowu się powtórzę, tak. I również są rzeczy do wyciągania znaczy jest program do wyciągania danych z rejestru Windowsa, jeżeli macie pliki rejestru Windowsa, możecie sobie dane rzeczy z niego wyciągnąć. To jeszcze jest nic, zaraz wam to pokażę. I wiele, wiele innych rzeczy. Przeznaczonych właśnie do tego. Również jest obsługa tutaj telefonów. Czyli jeżeli, jeżeli macie jakiegoś podejrzanego, załóżmy i potrzebujecie telefon tam sobie, że powiem brzydko rozkminić, tak, sprawdzić co on tam ma. Jak najbardziej takie oprogramowanie tutaj jest. Jak widzicie, do dysków, do malwaru również są rzeczy, do pamięci ewentualnie laptopowych, czyli włączacie laptopa, albo macie laptopa, który jest włączony cały czas, wiecie, że tam, są, znaczy wiecie, ale podejrzewacie, że tam są jakieś dane w pamięci jego zachowane, na przykład to nie był resetowany od daty zdarzenia, możecie tego, tego rodzaju programów użyć do sprawdzania, tak? Również do mobilek, tak jak powiedziałem, tutaj rzeczy są, do iPhone'a bodajże też. Do sieci tam niewiele jest, bo to nie jest przeznaczone do tego rodzaju rzeczy. Sprawdzania systemu plików, również o oprogramowanie tutaj jest jak najbardziej dostępne. Słuchajcie, to co ja sobie tutaj znalazłem, znaczy znalazłem, odpaliłem to mam tutaj zrobiony, odpalony program, to nazywa się Autopsy, to co po, wspomniałem wcześniej. Co jest najlepsze, tak jak powiedziałem, albo i nie, zrobiłem tutaj obraz Windowsa 11 z mojej maszyny wirtualnej, którą stosuję czasami u siebie na hoście, tak, na głównym komputerze, do sterowania myszki, tak. Mam tutaj taką myszkę ze SteelSeries i po prostu tam mam program do niej zainstalowany. Słuchajcie, mam tutaj wgrane najnowszą wersję Autopsy. To jest program napisany w Javie. Więc działa na każdej platformie, na Mac OSie, Windowsie i na Linuxie. I tak jak widać, podpiąłem sobie tutaj to obraz tego systemu. To co można tutaj wyciągnąć, to po prostu włosy się jeżą na głowie, powiem to tak. I co Windows w ogóle nam tutaj zapisuje. Wiedzieliście, że Windows liczy nam na przykład urządzenia, które zostały do niego podłączone przez cały okres instalacji? Jak najbardziej jest możliwość, ja sobie tutaj to znajdę, tutaj mam na przykład kategorię, tak w ogóle słuchajcie, popatrzcie się na to, bo tutaj jeszcze mi skanowanie idzie o tej od 5, nie, od, tak, od 5 godzin prawie idzie skan tego obrazu i on nadal nie jest zrobiony jeszcze, więc tu jest po prostu miazga. Wracając do tematu urządzenia USB. Do, do tego systemu wirtualnego było podłączonych 14 urządzeń, łącznie tutaj są jego daty, kiedy to zostało zrobione. 2024 czerwiec, 18 czerwiec Virtual Box. jakie urządzenie zostało podłączone, jego również ID i możemy tutaj uzyskać informacje. Proszę bardzo. Niedowiary, co Windows o nas wie i co Windows zapisuje. Sobie ludzie z tego prawdopodobnie sprawy nawet nie zdają, ja też do tego. W każdym razie, słuchajcie, można to wyciągnąć wszystko, można sobie ogarnąć cały rejs Windowsa. Jest możliwość przeszukiwania tego obrazu, tak? Na podstawie kluczy danych, czyli szukamy danego zagadnienia albo danej daty, z zakresu dat. I wtedy on nam tutaj zrobi taką listę, specjalny raport, w którym zostanie pokazane, co kiedy zostało zrobione w, danych, w danym okresie, daty, tak? Czyli zapisane pliki, podłączone urządzenia, wszystko, po prostu wszystko. Istnieje w ogóle świetny kanał na Linuxie Blue Monkey 4N6, tak to się nazywa, gdzie macie tutaj playlistę a propos a na przykład, tak? czyli całego tego programu, załóżmy, albo systemu, plus dokładne dane, jak co wyciągnąć, skąd na przykład, tak to jest tutaj nam pokazane. Jest również tutorial autopsji, gdzie gość pokazuje, w jaki sposób tutaj się to wszystko, można powiedzieć, robi, co można wyciągnąć i tak dalej. On już ma tutaj wszystko ładnie przeskanowane i naprawdę te dane, które tutaj są, to, to głowa mała, co można sobie już, że tak wyciągnąć, nie? Jak coś, to zapraszam na ten kanał bluemonkey 4 jest cała lista na temat ogarnięcia Keina tutaj. Naprawdę bardzo, bardzo że tak powiem, polecam. Wracając tutaj do tematu, to jeszcze mi się Fred uruchomił. To jest, Fred jest programem do przeszukiwania, badania plików rejestru. Jeżeli macie tylko sam plik rejestru Windowsa, także można sobie ten temat ładnie tutaj za pomocą tego ogarnąć. Natomiast jeżeli chodzi o Autopsy, instalacja jego, no, nie jest naj, może super łatwa, bo nie jest to next, next, next. Ale jest to bardzo dobrze wytłumaczone na stronie, i myślę, że nie będę wam tego tutaj pokazywał, bo każdy może sobie z tym poradzić. To samo, jeżeli chodzi o GitHub. Popatrzcie się, tutaj mamy na przykład jakiś mail, tak? Możemy uzyskać sobie informacje, gdzie on tutaj się znajduje, co było robione w tym czasie itd., dalej. Więc jeżeli chodzi o autopsy, to jest potęga. Jak ktoś chce, niech sobie sam to postawi, zrobi obraz ze swojego komputera i zobaczy, co można za pomocą tego wyciągnąć. Hasła, dane, webcache, wszystko. Tak jak mówię, pliki, wszystkie praktycznie. Kiedy było co instalowane, w jaki sposób zostało instalowane, kiedy jaki dany program był uruchomiony, również po datach. Czyli dokładna data, kiedy co zostało uruchomione. Coś pięknego. Czy w Linuxie takie rzeczy można wyciągnąć? Raczej nie, bo nie ma takiego pliku, rejestru, który by to wszystko trzymał. Na Windowsie tak. Jasne, że na Linuxie są logi, tylko że logi można usunąć i jest po temacie, tak. Natomiast rejestru Windowsa nie usuniesz, chyba że usuniesz cały system i zainstalujesz go po prostu ewentualnie od nowa. Bardzo fajną rzeczą jest tak zwany w autopsy również tutaj timeline, czyli jak to się inaczej powiedzieć, linia czasu, nie? Odpaliłem sobie tutaj tak zwany moduł, bo całe to autopsy zbudowane z tak zwanych modułów, tak jak powiedziałem, które można dodawać. Moduł nazywa się Timeline, linia czasu. No to proszę bardzo, co, kiedy zostało ewentualnie zrobione, w jakim tym. Mamy tutaj graficzną możliwość sobie prześledzenia tego typu rzeczy. No naprawdę robi to olbrzymie wrażenie i aż strach pomyśleć, co tam po prostu siedzi, tak. Jest dosłownie wszystko bardzo ładnie że to byłem, wylistowane. Ciekaw jestem, co Encase potrafi. Wiadomo, że człowiek się nigdy nie dowie, bo to nie jest oprogramowanie dla zwykłego gościa, tak? Chyba, że ktoś wyda sobie 10 czy tam 10 tysięcy dolarów na taki soft. Natomiast patrząc na to, co, co potrafi zrobić tutaj otwartość źródłowy autopsji, to, to naprawdę jest po prostu, ja pierdziele. Przyszedłem tutaj losowy plik. Mamy driver install, oczywiście, hex. Możemy sobie tutaj podejrzeć jak najbardziej. Źródło, metadane, całą resztę opisową, także tak zwane artefakty które się tutaj znajdują, ewentualnie jakieś dodatki i tak dalej, i tak dalej. Również czas możemy sobie tutaj ogarnąć, czy chcemy to w ciągu dni, dni, kiedy to było przeznaczone, tak jak powiedziałem, nie, i tak dalej. Wszystko możemy sobie ładnie powybierać, więc narzędzie jest mega, mega, że tak powiem, rozbudowane. To jest akurat autopsji. Natomiast tak, spróbuję go tutaj zamknąć, ok. Natomiast resztę rzeczy, parę, parę programów tutaj jest konsolowych. Na przykład edytory, rejestru i tak, dalej, i tak dalej, No to tego nie będę pokazywał, nie. Mamy programy do testowania dysków, do naprawy dysków i tak dalej. Bardzo moim zdaniem fajny pakiet. I znowu będzie gadanie w komentarzach, że przecież można sobie to sami zainstalować i tak dalej. A czy sami wiedzą jak to zainstalować, jakie to jest oprogramowanie? Jak ono się dokładnie nazywa i tak dalej, bo czasami to nie jest takie proste, żeby to postawić. Nie? Dlatego takie pakiety są bardzo przydatne. I to nie tylko dla osób zaawansowanych, chociaż będą one sobie, one już wiedzą, co gdzie i jak. Więc dla nich to zainstalowanie takiego programu jak Autopsy to jest 5 minut, a nie pół godziny załóżmy, jak mi to trwało, tak? żeby to wszystko pokompilować. Ale jeżeli ktoś zaczyna. Chciałby się zorientować w możliwościach tego wszystkiego, tego rodzaju softu, co on potrafi wyciągnąć i tak dalej. To takie, tego rodzaju pakiety są moim zdaniem bardzo dobre. Zresztą po prostu tak jak mówię, no nagrywasz to na pendrive'a, nie wiem, potrzebujesz coś gdzieś sprawdzić, idziesz, wkładasz pendrive'a i temat jest i po tobie śladu tam nie ma, że cokolwiek ktoś grzebał w danych rzeczach. System zachowuje się dobrze. Nie ma, teoretycznie można zainstalować sobie tutaj sterowniki zastrzeżone Nvidia. Ja tego nie robiłem. To jest wszystko odpalone na nowo akurat. Jeżeli chodzi o kernel, to tu jest 5.15. No to akurat stary, ale jak ktoś, co może sobie postawić wersję etapem nową, to akurat chodzi 3 godziny system tej chwili, tak? Tak to mniej więcej nam tutaj się prezentuje, żeby sprzęt, tak jak mówiłem, nie? więc naprawdę bardzo bardzo ciekawa rzecz i to jest moim zdaniem olbrzymia olbrzymia przewaga Linuxa nad Windowsem tego rodzaju dystrybucje które są ukierunkowane na dane zadanie nie to, że masz Windowsa, który jest do wszystkiego, tylko sam sam musisz to pozbierać z toną wirusów przy okazji tylko masz tutaj zrobione coś stworzonego przez człowieka, który w temacie siedzi. Jest taka powiedziałem doktor kryminalistyki czy tam rzeczy technicznych i tak dalej dalej. Nie, więc naprawdę można takiemu człowiekowi po prostu zaufać, bo on wie co robi, wie co tutaj dodaje i wie co tutaj komu będzie po prostu przydatne. Jasne, można to rozszerzyć jak najbardziej o swoje własne oprogramowanie, gdyby ktoś po prostu takie rzeczy załóżmy potrzebował. Nie? Tutaj w menu mamy także dwa takie odnośniki New Scripts i MixEx Scripts. I teraz tak, tutaj jest chyba MixEx Scripts, które zawiera między innymi tego rodzaju oprogramowanie to są skrypty, tutaj należy im dodać po prostu prawa wykonywania. No i można sobie z konsoli de facto pogrzebać. Tu jest druga taka rzecz. I tutaj akurat oprogramowanie Automatic Liner BitLocker FirmWalker. Czyli do, do ogarniania BitLockera po prostu. Jeżeli dany dysk jest zaszyfrowany BitLockerem, to można sobie z nim tu poradzić, powiem to delikatnie w ten sposób. O. Żeby, żeby nie przeginać, jeżeli chodzi o niektóre kwestie, których nie można poruszać, tak? No, tak to nam się prezentuje. Słuchajcie, bardzo fajne distro, ciekawe distro. Tak jak mówię, jak sobie zacząłem, zgrałem ten image z maszyny wirtualnej, musiałem go skonwertować jeszcze do Rawa, ale to już możecie doczytać, jak to zrobić. Wrzuciłem sobie tutaj do autopsji, to po prostu migały za or orbit wyszły, powiem to w ten sposób. Co ja tam znalazłem i co tam można po prostu zrobić, tak? Jeżeli do takiego opro oprogramowania siądzie człowiek, który ma pojęcie no to, to to, sorry, no to, to sorry. Po, Poza jest, powiem to tak, odzyskiwanie danych, sformatowanych dysków i tak dalej. Jak najbardziej takie narzędzia tutaj również są. Ja wiadomo, jeżeli dysk tylko sformatujesz od tak narzędziem format albo czymś tam, to te dane można bez problemu odczytać, jest tak znaczy bez problemu. Można je odczytać, jest taka opcja. Te, te dyski trzeba albo po prostu młotkiem zniszczyć całkowicie, to jest pierwsza rzecz. Ewentualnie specjalne algorytmy, które nadpisują te dyski kilkadziesiąt razy w sposób przyprowany. Dopiero wtedy jest bardzo, bardzo mała szansa na odzyskanie takich rzeczy. Natomiast jeżeli chodzi o format, albo reformat i tak to, dalej, to to jest naprawdę y, żaden problem, nie? Dobra, słuchajcie, kończymy. Tak wygląda Kane, tak mniej więcej wygląda Kane, tak się zachowuje Kane, a co można zrobić? To albo sobie poczytajcie, albo sami postawcie na przykład maszynie wirtualnej i pobujcie się tym pobawić. Warto, naprawdę warto wiedzieć co... Szczególnie rzeczy macie Windowsa, na przykład maszynę z Windowsem. No, sobie sobie autopsji, zobaczcie, co, co możecie ze swojego komputera wy jako laicy wyciągnąć. Puch. Mam nadzieję, że się podobało. Taka krótka zajawka. I jak co, zapraszam na następny film na, na kanale Świat Linuxa. Myślę, że też, że będzie wesoło. Może nie z takiej tematyki, ale, ale myślę, że się spodoba. Zapraszam do subskrypcji. Podziękował wszystkim wspierającym, ogarniającym ten kanał. Dzięki do usłyszenia, trzymajcie się po cześć.